Sanoku powstanie nowy most na rzece San. Inwestycja wyniesie około 65 milionów złotych. Przeprawa połączy Śródmieście z terenami prawobrzeżnymi. Zostanie zlokalizowana na przedłużeniu ulicy Sobieskiego do ulicy Gajowej ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 886. Nowy most ma być impulsem do dalszego rozwoju miasta. Zastąpi starą przeprawę. Ten most nie tylko otwiera nam nowe obszary do zagospodarowania, ale przede wszystkim będzie mostem bezpiecznym dla mieszkańców, dla turystów poruszających się w tym obszarze o odpowiednich parametrach, o odpowiedniej ciężkości. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo usprawni komunikację może troszkę wzdłuż tego Sanu w kierunku Skansenu. No, skróci drogę, zrobi takie ładne koło, będzie można spacerować dookoła. Przeprawa zostanie wybudowana w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Wartość dofinansowania wyniesie 52 miliony złotych. Ta inwestycja nie jest pierwszą w województwie podkarpackim, która uzyska dofinansowanie z programu Mosty dla Regionów, ponieważ trwają już prace nad przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej budowę przeprawy w Stalowej Woli w powiecie brzozowskim i w okolicach Jarosławia. I właśnie dzięki programowi Mosty dla Regionów na Sanie pojawią się 4 nowe przeprawy, które z pewnością będą poprawiać dostępność komunikacyjną całego województwa podkarpackiego. Nowa przeprawa ma mieć długość około 120 metrów i szerokość 14 metrów. Inwestycja ma być gotowa za 4 lata. My zostaliśmy wskazani jako 5 ostatnich podmiotów samorządów, które otrzymają te środki w całej Polsce. Dlatego musimy troszeczkę przyspieszyć. Nie ukrywam, że cały czas prowadzimy działania związane z dokumentacją, aby już w następnym roku, końcem roku, pierwsze prace rozpoczęły się na tym obiekcie. Dodatkowo w ramach projektu zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do nowej przeprawy.